Cześć, tu Ernest! Aktualizacja 8.40 jest pełna skrytych nowości. Epic Games regularnie je nam dostarcza. W tym tygodniu czuję się, jakbym z powrotem w sezonie czwartym. Jak już na pewno zauważyliście, po pierwszym etapie z metalową powierzchnią, tuż pod pozostałościami kostki sezonu szóstego, tajemnicza organizacja doszukała się ogromnego włazu. Tak jak cztery sezony temu, zostało tu rozłożone centrum badawcze i powinniśmy być świadkami ciekawych zmian co kilka dni, które w końcu doprowadzą do jakiegoś eventu, ale o tym za moment. Jeden z użytkowników Reddita udostępnił takie oto zdjęcie pod ziemią, które ujawnia, co kryje się pod tym wejściem. Bardzo prawdopodobne jest to, że właśnie tutaj jest trzymany władca z Gliszcz, a dźwięki, które słyszeliśmy tutaj, to efekt tego, cokolwiek on tam pod ziemią wyrabia. Inny gracz zauważył też, że zdaje tutaj się być 12 oddzielnych pierścieni, takich samych jak na samej górze. Według niego będą się one po kolei otwierać, a w sumie otwarcie tego miejsca zajęłoby 24 godziny. Jeden włas co 2 godziny. Ciekawe, zobaczymy co jeszcze się wydarzy. Dobra, dalej. Ponownie, podobnie do sezonu czwartego, trzy domki na mapie doczekały się nowych, sekretnych wejść do podziemnych schronień. W przyjemnym parku ten oto domek, w którym prawie zawsze nic nie ma, ma nowe, sekretne wejście pod ziemię, a tam różne przedmioty, komputery i skrzynki. To nie wszystko, kilka domów dalej jest jeszcze inne schronienie pod ziemią, dokładnie w tym domu. Tutaj wejście skrywa się za metalową szafą. Pod ziemią znajdziemy tutaj podobne wyposażenie. Bardzo to mi przypomina to, co się działo 4 sezony temu. W sklepowej setybie za to ten oto domek ma jeszcze inne wejście pod ziemię, ukryty pod samochodem w garażu. Doszukamy się tutaj podobnego wyposażenia. Nie znamy jeszcze ich przeznaczenia, dajcie znać, co waszym zdaniem tutaj się szykuje. Będę wdzięczny za każdy komentarz. By the way, jak już tu jesteśmy, to pan Burgerek także postawił swoją maskotkę na szczycie swojej restauracji. Poza tym na mapie to wikingowie także się nie zatrzymują i z powodzeniem przyjęli kolejny domek w Błotnym Brzegu. Właściciel ostatniego domku jednak jasno daje znać, że nie odda swojej własności bez walki. Kamienna para za to jest cała i zdrowa. Pan Kamień zaczął schodzić na dół swojej drugiej połówki, gdy ona zdaje się do niego biec. Jak widać, lawa jej nic nie zrobiła. A w plikach gry dzięki Hypixowi na Twitterze wiemy, że informacje na temat trybu Stenosem zostały zaktualizowane. Do gry najprawdopodobniej wróci nam dobrze znany tryb z tamtego roku. I to już za kilka dni, ponieważ film Avengers Endgame ma premierę już 24 kwietnia. Ponownie będziemy mieli szansę zobaczyć jako Thanos na polu walki. Kto wie, może doczekamy się też innej postaci z tego filmu. W plikach gry pojawiła się też garść innych, bardzo ciekawych informacji na temat nadchodzących wydarzeń do Fortnite. Między innymi są w nich wzmianki o nowych runach. Widzicie je teraz w tle. Jest ich w sumie 5 i nie znamy jeszcze przeznaczenia tych grafik, ale co ciekawe, w zalewie zdobyczy wokół tajemniczego włazu jest 5 różnych miejsc na coś. Może to tutaj będą właśnie pojawiały się runy. Te runy są powiązane z wydarzeniem, które w plikach gry nazywa się Snow, czyli śnieg. To tylko nazwa kodowa, która nie znaczy za wiele. Ale to nie wszystko, ponieważ są w sumie 3 nowe wydarzenia o 3 różnych nazwach. Każdy z tych wydarzeń ma nowe dźwięki, z którymi was zostawię na koniec. Myślę, że warto wysłuchać chociaż części z nich. Brzmiało ciekawie. Nadchodzi kolejny ogromny event, który będzie definicją tego sezonu. FireMonkey na swoim Twitterze dał też znać, że w plikach gry skrywa się model o nazwie Oko. W folderze wydarzenia o nazwie Liki. Coś podobnego już jest w tych oto dziurach. Ciężko jest na razie to zebrać w całość i przewidzieć, co się stanie, ponieważ Epic Games za każdym razem z powodzeniem nas zaskakiwało. Pozostało nam tylko czekać, już wkrótce powinno coś się zacząć. Co ciekawe, w plikach gry na temat tego wydarzenia są wzmianki o tym, że odbędzie się jakiś portal światła i lasery. Trudno jest coś ułożyć z samych nazw plików, ale wstępne przypuszczenie jest takie, że runy będą po kolei aktywować każde oko. Następnie wystrzela one promień światła. Co dalej? Niech się dzieje, co ma się dziać. Tak jak obiecałem, zostawię was tymi dźwiękami na koniec. Ja już dziękuję za oglądanie, zapraszam do słuchania i do zobaczenia w Błysie Bojowym.